Увижная играть фильм на Ютуба. Od tygodnia nic nie stawiałeś, co powiedzą twoi fani? Nigdy nie będzie. Czyżby? To dlaczego tacie poganiają od nagrywania poradników? Bo nie rozumieją. Trudno. Ale ja tego nie lubię. Obowiązki wzywają. Sromski, tak nic z tego nie ma. Co będziesz robić, jeśli nie to? Pisać, chociażby, żeby czuć muzykę. Albo zmawiać się nie stać na grupie, albo jeść. Cokolwiek. Byle nie to. Wiesz, że będę cię nawiedzać, dopóki nie nagrasz, co nie? Uff. Ty montujesz. Nie ma opcji. Tytuł przeczytaliście, wiecie, o co chodzi. No to lecimy. Teraz tak. To nie będzie taka bardzo typowa gimnastyczna rozgrzewka, będzie trochę nietypowa. No to zaczynamy. Dobra. Zaczynamy sobie. Że tak sobie po prostu stoimy, co nie ma? Musimy mieć wyprostowane plecy, ale i tak tego nie zobaczycie. Więc prostujemy się i schodzimy, wchodzimy sobie na relewę. Nie przytrzymujcie się niczego, bo tu chodzi o to, żeby wyćwiczyć mięśnie w stopach. Test na przemian. I teraz na przemian z zestawieniem takim o. Robimy to w taki sposób, że robimy. Tak stajemy, uginamy kolana. Do góry. Tak, kolana. Jeszcze w tej pozycji możecie zrobić coś takiego, że jak sobie stoicie, to robicie kolana tak o tak i wtedy zamiana. Ja tak kiedyś robiłam, ale teraz na treningu robimy tą prostszą wersję. To teraz wchodzimy sobie właśnie w ten sposób. Widzicie? Na nóżki. I będziemy iść w takie kółeczko. Pamiętajcie, że żeby stopę utrzymać bardziej w ten sposób, a nie o taki o. Bo no tak się nie utrzyma. Chodzi o to, żeby rozciągać nie tylko palce, ale też podbicia. Podbicia to, co chcemy rozciągnąć tak naprawdę. I więc próbujcie nie chodzić. Nie skupiajcie ciężaru ciała na tej części stopy, tylko raczej na tej. Dobra? Będzie w kółeczko. Pamiętajcie też, żeby mieć jakiś dywan albo coś. Na treningu mamy taką zwyczajną wykładzinę. No bo na podłodze, jak to zrobicie, to potem będziecie mieli bardzo, bardzo zniszczone tej stopy. Nawet dwa nie będą zniszczone, ale na podłodze to w ogóle będą straszne. Więc lepiej tego nie robić. Ogólnie wiecie, że ściąganie stóp w tę stronę jest niezdrowe, co nie? To tylko się robi, bo gimnastyka. To nie wygląda może ładnie, ale rozciąga. No ładnie na pewno nie wygląda. Teraz stoję sobie do parteru. Pamiętajcie, to co moja krzemionka zawsze krzyczy. Słuchajcie, trzymamy nogi. Staramy się przynajmniej nie o tak o. Co nie, tylko tak. Wtedy nie naciskamy na te palce, na resztę, tylko właśnie tutaj. Na ten większy palec, no i on jest najważniejszy, co nie, bo jak obciągamy sobie stopę, to jednak ten palec tak naprawdę pokazuje całe obciągnięcie, co nie, bo reszta może być pięknie naciągnięta, jak ten będzie taki o, to nic nie będzie widać z tego obciągnięcia. Więc pamiętajcie, żeby trzymać razem kostki.
Tak jest. No i schodzimy do parteru. Chcemy sobie w takiej pozycji. Proste plecy, pamiętajcie. I nie tako, co nie? Nie o tak. O tako. Tak też nie. I będziemy teraz robić falę. Fala wygląda w ten sposób, że idziemy z tej pozycji do tej. Ciągle tutaj mamy obciągnięte stopy, co nie? Nie róbcie tak o. Ani tak. O, tak to w ogóle nie róbcie. Też pięty razem obciągnięte. No i robimy tutaj prawdziwą falę. Ja tutaj nie zajmę drabinkę. I się cofamy. Można sobie trochę rozluźnić stopy. Dobra, i teraz chodzimy tak jakby w relewę, ale nie do końca. Wiecie, idziemy w ten sposób. O! I próbujemy po prostu zejść nisko. Też staram się pięty trzymać razem, przez co nie będzie łatwo nam zrobić tak o, co nie, będziemy robić coś w takim stylu. Ale ważne jest, żeby trzymać pięty razem. Teraz ściągnę najbardziej palce, tutaj palce będą Was najbardziej boleć, zwłaszcza ten duży. No i dobra, teraz dajemy ręce do przodu i co będziemy robić? Ręce do przodu. Wiem, że te stopy nie wyglądają ładnie. Przepraszam, że one nie są o tak o. Ale musimy trzymać pięty razem. I będziemy wchodzić do góry i na dół. Ja nie nienawidzę tego ćwiczenia. Naprawdę go nie cierpię. Pamiętajcie, podbicia, co nie? Nie robimy o tak. Tak wszyscy robią, a to nie rozciąga wtedy w ogóle tej części. Ona jest bardzo ważna przecież. No bo możecie mieć przepiękne stopy, co nie, w taki sposób. Ładnie palce. Jak zrobicie tak o, to nie dostaniecie żadnych punktów. Więc zrobimy sobie to parę razy. To pomaga, ale ja tego nie cierpię, więc bardzo nie lubię tego robić. Ciągle wyszłam jedną nogę. Ja tej nogi nie będę prostować, ale powinniście wyprostować. Ja jej nie wyprostuję, bo mam kontuzję. Ale pamiętajcie, nada być o tak o, a nie o tak. I robić ją tak. Tam górę wciągacie, tylko tutaj ma być na fleksie. I zrobię to samo. No i super. I następnie schodzimy w ten sposób. Bierzemy jedną nogę do przodu. A drugą się opieramy, ale tak jakby. Opieramy się kolanem. Oczywiście tutaj z tyłu na obciągniętą stopę, nie trzymamy o tak. I robi się tak. A kto może, to odchodzi do góry. I to samo na drugą. Na pewno jesteście już bardzo zmęczone te stopy. Pamiętajcie, że jeżeli czujecie, że jakieś tam ścięgno Wam nie wytrzymuje, to nie róbcie tego, co nie? Ja zrobiłam taki błąd, że naderwałam ścięgno i potem nie mogłam absolutnie nic robić z tą stopą. Tak więc uważajcie. Teraz mam jeszcze parę ćwiczeń treningowych. To będzie ciężkie w moim przypadku, ale spróbujmy. Może nie ma miejsca bardzo. Ale okej, uznajmy, że ja siedzę na podłodze, dobra? I robimy sobie teraz. Ogólnie to jest połączone zazwyczaj z innymi ćwiczeniami. Ćwiczenie przy okazji jakichś pleców i rozciągnięcia i tak dalej. Ale my się dzisiaj skupiamy tylko i wyłącznie na stopach. Tak więc robimy tego. Falę taką. W jedną stronę. I w drugą. Dobra. Teraz
robimy takie dziewczęta, tak połączę z nimi ćwiczenie. Skracę się w ten sposób, musicie mieć proste plecy, co nie robimy czegoś takiego. No, tak o, dobra? I stopy. I teraz kółeczka. Się bardzo często łączy z innymi ćwiczeniami, ale no jak mówiłam, my tego nie będziemy robić, bo to nie jest filmik rozgrzewkowy, tylko filmik skupiający się tylko i wyłącznie na rozciąganiu stóp. Co nie? Tak mówi tytuł przynajmniej chyba, nie wiem jeszcze. Ok, to teraz powinno Wam mocno wymęczyć te mięśnie tutaj, więc możemy sobie wziąć te przerwy. Skakać różne takie inne. A co do skoków, to jeszcze zrobimy sobie coś takiego, słuchajcie. Mam nadzieję, że wy to zobaczycie. Robimy 8 podskoków do góry i potem 8 takich innych trochę podskoków do góry. Pamiętajcie, ważne jest, żeby obciągać stop, co nie? Bo jak będzie skakać taką, no nie o to nam chodzi zupełnie. Musicie robić taki wyskok, taki wysoki. No, nie wiem, czy zmierzcie wysoki wyskok. Może teraz będzie łatwiej. A może teraz będzie łatwiej. Wyskok wysoki i z obciąganiem stóp, co nie? Nie coś takiego, tylko coś takiego. Możecie użyć rąk, tak ui, do tego. Dobra? A będziemy robić tak. I to jest 8. I teraz takie na bok. Ok? Chyba było 9, a nie. Nie jestem pewna. Dobra, możecie mi nie wierzyć, ale gimnastyka jest takim dosyć płaskostopiowym sportem. Ja nie miałam płaskostopia, dopóki nie zaczęłam ćwiczyć i teraz już mam. Więc trenuję, żeby go nie mieć znowu. Znaczy mam, ale takie, jeszcze nie do końca płaskostopie, ale takie blisko. Mam po prostu bardzo niski łuk, a to jest złe. No, bo jakiś tam, nie wiem, macie biologię, to tam zapytajcie panią czy coś. Albo wyszukajcie w Google, będzie szybciej. W każdym razie ćwiczenia na płaskostopie. Takie, które ja zazwyczaj wykonuję jeszcze przed treningiem. Dobra, jak zaczynam sobie w ogóle od tego, to jest taka rozgrzewka kostek trochę. Że robię tak o. Tak wyginam na bok. I to samo, tak po parę sekund na każdą stopę, parę razy to zrobić. Ok, i teraz tak, na każdą stopę. To nie musi jej obciągać, po prostu ważne, żeby tego zrobić. To będzie bolało, ale to jest dobre. Ok, i teraz słuchajcie. Normalnie łuk mój wygląda jakoś tak o. No to nie jest zbyt dobry łuk, jest taki słaby. I teraz ja robię takie ćwiczenie, takie... O, tak napina bardzo mocno mięśnie, żeby ten łuk powiększyć, co nie? Tak było normalnie. A jak ja sobie ten łuk powiększę... To wygląda tak, więc jest lepiej. I to samo na drugą. Możecie też tak jakby wziąć tutaj, na ziemię, tak jakby cofnąć palce i spróbować dotknąć palcami normalnie ziemi i te łuki nam powinny się troszkę polepszyć. Wiadomo, nie od razu, co nie, ale to po prostu jest dobre ćwiczenie. Żeby potem mieć takie piękne, baletowe stópy, co nie? No i tak, ja jeszcze używam w ogóle w ciągu dnia, ja na lekcji to ja po prostu, ja mam takie podwyższone biurko, więc sobie stoję przy komputerze i robię tak o. To słuchajcie, to mam już na moje płaskostopie, właśnie tak jakby obejmuję tę kuleczkę jeżową. To po prostu już bardzo dobrze jakby wzmacnia ukrwienie w stopach, ale nie można z długo na tym siedzieć, stać. Więc robicie coś takiego. I jeszcze powiem, że ja mam jakieś, miałam zapalenie tutaj, kolanie, w ogóle teraz sobie robię kryoterapię i takie tam, ale pierwszy dzień
Powstanę jakieś przez 2 godziny, czyli 2 lekcje. Czyli 2 godziny, bo ja mam godzinne lekcje, 45-minutowe. Powstanę przez tych... To totalnie prawie zniknął ten ból podczas prostowania nogi, bo ja nie mogę jej prostować. Na stojąco, bo przy siedząco i na leżąco wciąż mnie bolało. Co prawda on wrócił potem, ale coś tam w tych kulkach mi pomogło. Nie wiem co dokładnie, ale jestem bardzo wdzięczna tym kulkom. Wreszcie sobie stanąć na nich z drugiej strony i tak wiecie, balansować to jest dobre na poprawę równowagi. No najlepiej na jednej nodze, prawda? Nawet w sumie to chyba tyle. Chyba tak. To są moje ćwiczenia na rozciąganie stóp. Mam nadzieję, że pomogą i polepszą wasze piękne... A jak to się nazywa? Puenty i inne takie. A więc... Hejo! I trzymajcie się! Teraz są święta, ja w ogóle jestem taka podekscytowana życiem. A tylko się zgodziłam zrobić ten film na YouTube, bo normalnie tym tego w życiu nie zrobiła. W sercu świąt nie będzie raczej więcej filmów, mam wrażenie, bo... Bo mi się nie chce, dobra? No i tak to tyle. Pa! Wodę wozi, wozi woda. Wozi wodę, wozi woda. Wozi woda, wodę wozi. Wozi woda, wozi wodę. Wodę wozi, woda wozi. Wozi, wozi woda, wodę. Ha! Wyszło.